Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. I Madam. Witamy Was w... Może kojarzycie taką piosenkę? Never ending, zamek w stopnicy story. Wielki powrót, kochani, ale jeżeli nie nadążacie, bo to trwa latami, to przypomnijmy. Budowa zamku w Stopnicy, który powstaje na granicy Puszczy Noteckiej, należącej do obszaru Natura 2000, zaczęła się w 2015 roku. Przypomina nam o tym Donald. Wtedy regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu wydał zgodę na budowę zamku w niewielkiej wsi. W efekcie na skraju Puszczy Noteckiej usypano sztuczną wyspę i zaczęto stawiać olbrzymią budowlę. Wiecie dlaczego? Dlaczego nie? Dla kogo to wszystko? Wiecie, to coś takiego tylko się może wydarzyć w Polsce chyba. No uwielbiam to po prostu. Dobra, jedziemy dalej. Sprawa wyszła na jaw dopiero 3 lata później, w 2018 roku, rozumiecie to? I wiecie jak? Internauci zaczęli po prostu wrzucać zdjęcia z placu budowy. Jakiegoś mega wielkiego, tak? Tak, rozumiecie? I jest jakaś sobie puszcza, tam żyją jakieś zwierzęta, są jakieś, nie wiem, rośliny. I tam w trakcie tej puszczy w środku po prostu pod niewiedzę niczyją, tak, budują jakiś zamek na sztucznej wyspie. I jesteś sobie jakimś internautą, nie wiem, latasz sobie tym jakimś dronem czy inne gówno. Działania zakończyły się aktem oskarżenia przeciwko 6 osobom. Inicjatorowi inwestycji, poznańskiemu biznesmenowi Pawłowi N., jego synowi, klasyk zawsze w rodzinie, architektowi oraz 3 urzędnikom zarzucono wówczas popełnienie kilku przestępstw związanych m.in. z wiarygodnością dokumentów. Oczywiście był problem jak zawsze, ponieważ proces dopiero ruszy. Przez 4 lata proces nie zdążył ruszyć. Wiesz dlaczego? No. Ponieważ sądy w Obornikach i Poznaniu nie chciały go prowadzić. Ale myślicie sobie, dlaczego nie chciały? Dlaczego? Jak w ogóle, dlaczego? No. I ja już wam mówię, mianowicie... Sąd w Oborniku wskazywał, że przestępstwo popełniono głównie na terenie Poznania, a sąd w Poznaniu twierdził, że doszło do tego w Obornikach. Labyt. To wszystko musiał wkroczyć Sąd Najwyższy, nie? Jakby byczysk, nie? I stwierdził, że jednak sąd w Obornikach. I Oborniki takie, ach, muszę zabrać się do pracy. O nie! I jeszcze przypomnienie, kochani, tym wszystkim. No. Że w listopadzie 2020 roku wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uznał, decyzja łamie przepisy obowiązującego prawa, jednak nie stwierdził jej nieważności. W związku z tym w sierpniu 2021 roku główny inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o unieważnieniu pozwolenia na budowę zamku w sąsiedztwie Puszczy Noteckiej. Finalnie. Sąd uznał, że wojewoda wielkopolski będzie musiał ponownie rozpatrzyć sprawę, a do czasu wydania prawomocnego wyroku inwestor wciąż może prowadzić pracę. Budowlane. Czyli cały czas tam legalnie mogą być teraz prowadzone prace. Teraz się odbywają prawdopodobnie w tej chwili, gdy to nagrywamy i w tej chwili, gdy to oglądacie. Więc wyobraźcie sobie. Jest w tym już po prostu zabudowanym świecie, kraju, zwanym Polską, tym wszystkim nami, tymi ludźmi, jest jakiś skrawek po prostu natury, która tak naprawdę jest niezbędna dla nas też, żebyśmy na przykład żyli, tak? No, podstawa. Nie. Grupka panów postanawia zbudować na samym środku zamek, po prostu mając w piździe całą naturę, zwierzęta, wszystko, po prostu to ich nie obchodzi. Oni chcą zbudować zamek, żeby móc na tym zarobić. No. Sądy nie chcą tego rozpatrzyć. Sąd w miasteczku, gdzie się to wszystko dzieje, w ogóle nie jest poruszony tą sprawą, nie jest jakiś zły. Po prostu nie chce się nie, tym zajmować. Nie, po prostu to nie wiem. To jest psychologia. No i ogólnie wojewoda mówi, że no nie wiem, tak średnio, ale sobie budujcie, póki nie będzie prawomocnego wyroku. A skoro 4 lata czekaliśmy, żeby w ogóle sąd się za to zabrał. 4 lata! No to myślę, że co najmniej następnych tyle, jak nie więcej, będziemy czekać na prawomocny wyrok, no bo wiecie jak to działa, będzie, no przecież pójdzie. Będą apelacje, tak. Każdej ze stron pewnie, no niewiele zostanie już z tej natury 2000, ale w końcu mamy 2022, więc właśnie. Who cares? Ale mam dla was dobrą informację, ponieważ zbliża się do Ziemi ogromna asteroida 2013 BO76.
jest wielkości takiej, co Empire State Building, donosi fakt, i przeleci obok Ziemi niebawem. Mm. Obok? No właśnie obok. Nie! 50 tysięcy kilometrów na godzinę. Ale czy istnieje szansa, że jednak trochę przesunie? Amerykańska Agencja Kosmiczna podała, że jest potencjalnie niebezpieczna. Mm. Nie traćmy nadziei. No ale mam dla ciebie złą wiadomość. Nie, przyjmuję złych wiadomości. Czyli tylko dobre wiadomości przyjmujesz? Tak. No to dobra wiadomość jest taka, że leci asteroida. No dobra, nasła informacja. Że nie uderzy w Ziemię. No niestety. Ale co to jest za news? Przepraszam. Co było w nagłówku napisane? Na główku było napisane. Na fakt.pl. Asteroida zbliża się do Ziemi. Jak daleko się znajduje? Ja mam zrozumieć, że ja w to klikam i ja chcę o tym mówić. Tak. I okazuje się, że ona po prostu sobie przeleci jakoś gdzieś niedaleko, ale bezpiecznie? Tak. Co więcej, jest tutaj pan Davy Farnocchia z NASA. Farnocchia? Davy Farnocchia? Tak. Davy Farnocchia. To Davy Farnocchia. To jest Davy Farnocchia. Nasze obliczenia nie wykazują żadnego ryzyka uderzenia przez następne, co najmniej następne 100 lat. Więc jakby... Co ja mam z tym zrobić? Davy Farnocchia. Fuck you, Davy Farnocchia. Tyle ci mam do powiedzenia. Fuck you. No dobra, ale słuchajcie, średnio co tydzień ogłaszają koniec świata, no. No Davy Farnocchia musiał pomylić, ponieważ my co tydzień czytamy przecież, że coś uderzy w Ziemię, coś się wydarzy. No właśnie. No dobra, ale żeby was tak nie zostawiać, jest za słodko, nie? No, jest za słodko. Jest wielki powrót Wojciecha Glanca, czyli tego pana, który kiedyś był z kukiełką w Big Brotherze, a teraz jest jednym z czołowych, nie wiem, wróżbitów Polski, czy... Medium jakoś, coś w takiego. W tym klimacie. No i on stwierdził tak. W najbliższym czasie zobaczycie, przekonacie się sami, silne odczucie emocjonalne, że Polska jest osamotniona. Na razie ładne słowa padają. Jak to w ogóle Europa zachwycona. Jacy to Polacy w ogóle świetny naród. Ale słuchajcie, pojawia mi się jednak mimo wszystko to, jak byście zobaczyli mapę, to tak jakby Polska stała się takim białym punktem, wyizolowanym kuriozum. Nic nie zrozumiałem. Ja też nic nie zrozumiałem. Ale to zaczyna być niebezpiecznie. Zaczyna być groźnie. Zaczynam się bawić, nie? Obawiam się i myślę, że to nastąpi na przestrzeni najbliższego miesiąca. Polski rząd, polskie władze wykonają coś tak durnego. Nie umiem określić co spowoduje, że Polska będzie na bok odstawiona. Kartki na jedzenie mi się pojawiają, niedobór produktów w sklepie. Zacznie się coś takiego jak reglamentacja. Trudne słowo. Trudne słowo, ale dałeś radę. Nawet nie tyle z powodu, że zacznie się aż tak brakować jedzenia, a ile z powodu paranoi. Pa. Paranoia. Pa. Paranoia. Która ogarnie ludzi, bo zacznie się masowe wykupywanie produktów. Moim zdaniem zostanie wprowadzona reglamentacja znowu na towary podstawowego użytku. Oraz chleb ma kosztować 200 zł. Chleb ma kosztować 200 zł? Chleb ma kosztować 200 zł. Ludzie, przekażcie wszystkim. Jezus Maria, kupujcie chleby teraz. Chleb ma kosztować 200 zł. Ja nie wiem, o co chodzi z tym Wojciechem Glancem ogólnie, bo to jest news sprzed 2 dni teraz, gdy nagrywamy, więc taki świeży. Ale no ja już słyszałem już jakiś czas temu, że... Że co? Brakuje jakichś rzeczy na półkach. No brakowało 2 lata temu, gdy się zaczęło... Nie, teraz też ostatnio, że jakiś tydzień czy 2 tygodnie temu i ta akcja z tymi bankomatami. Wiedzą, tak. Wiadomo, jak działają jakieś takie... Czyli on przewidział to, co trwa. Tak, to on przewidział, co... Nie trwa jeszcze chleb za 200 zł, chyba, że to jest jakiś złoty chleb. Może coś może jest jakiś, wiesz, wyjątkowy. Z drobinkami, z kryształkami Swarowskiego. Ile przykład. Kosztuje wasz chleb? No, powiedzcie, przyznajcie się. Przyznajcie się w komentarzach, ile kosztuje wasz chleb. Czy ktoś ma chleb po 200 zł? Halo, halo! Ja na przykład nie wiem, czy jesteś tu? No dobra, przerazilimy was, Grażynka, przerazili było. Was. Rozbawili was? Było. Było, rozbawili. To teraz trochę możemy się wzruszyć, czy coś jakoś o. Tak? O, no, słuchajcie. Jesteśmy na kobieta.ewp.pl, taka stronka. Ta oto stronka informuje nas, że jest taka pani TikTokerka, która nazywa się Chelsea Brown i ma 28 lat. Jej pasją jest zbieranie starych dokumentów. Okej. I ona znalazła u jednego ze sprzedawców list miłosny z 1917 roku. Wow. Wow. Pani pochodzi z Nowego Jorku, ale o tym ostatnim znalezisku informuje metro brytyjskie, więc to już obiegło cały świat, a teraz kobieta, no Polska. I teraz my jeszcze. I my jeszcze, to już... Gar.
jak czytamy, list został napisany przez żołnierza, który walczył na froncie I wojny światowej, a został on napisany do kochanej o imieniu Lily. Lily. Chelsea powiedziała, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Tych dwoje ludzi było oczywiście bardzo sobie zakochanych i bardzo za sobą tęskniło. No, to urocza. Dwa wielkie pytania, jakie miałam, brzmiały. Czy przeżył I wojnę światową i czy skończyli razem? No. I nie udało się odpowiedzieć na to pytanie pewnie, bo ma tylko listę. Udało się? Było więcej listów? What happened to him and if these lovers ended up together? Czytając ten list, czułam się, jakbym była w filmie. Nie mogłem uwierzyć, że to było prawdziwe. Te szczęśliwe historie są tym, co staram się znaleźć i podzielić się ze światem, aby pokazać, że bez względu na to, jak mroczny i zły jest ten świat, warto walczyć o odrobinę światła i dobroci. O, prawda. To tak jak Edyta Górniak też był podobny taki cel. No już, daj pani Chelsea spokój. Pisząc do swojej najdroższej Lilian, William, mówi swojej ukochanej, jak bardzo za nią tęskni, ale jest też zaniepokojony, ponieważ nie ma od niej wiadomości. No. I napisał on tak. Co się dzieje z tym listonoszem, że nie dostarcza mi poczty? Na pewno nie chodzi o to, że nie pisałem, bo pisałem co tydzień i jeszcze kilka razy. Myślę, że po prostu próbujesz mnie teraz wykiwać, prawda? Jezus Chrystus, czyli ja myślę, że to jest jakaś telenowela i Lili po prostu zapomniała o nim. Tak. O kurde. Dałbym wszystko, by znaleźć się dziś w tym drogim Southland, bo wiem, że to wspaniałe miejsce, bo żyją w nim róże, które dla ciebie wybrałem. O, romantycznie. To jest jakiś film, na pewno zrobił serię. Na bank zrobił film. Pamiętnik 2. Jak czytamy w metrze, Chelsea odkryła zapisy dotyczące honorowego zwolnienia Williama z wojska w 1918 roku. Oraz informacji ze spisu powszechnego z 1930 roku. No. Według tego spisu mężczyzna ożenił się z kobietą o imieniu Lilian. Bum! Ale słodko. Chcę wierzyć, że to jest ta Lilian z tych listów. No ja myślę. Ale to jest totalnie filmowa historia. I jeszcze z tym odnalezieniem później, no. Wiesz, to można tak... To będzie historia odbywająca się w dwóch czasach. I jedna będzie w czasach współczesnych, to będzie Chelsea Brown, która będzie dociekać prawdy. Tak. A druga to będzie te throwbacki z tej wojny. Tak będzie, no. Tak. No. Możemy to zrobić w sumie. Możemy to zrobić, to się sprzeda. Ale nie chce nam się. Nie chcę, więc jak ktoś chce, to bardzo się dobrze. Dziękujemy bardzo, było super, prawda? Tak, było super. Było trochę wzruszenie, trochę było strachu. Było wszystkiego już, naprawdę. Już nie narzekajcie, okej? Tak. Także dziękujemy, pozdrawiamy i kapkunka. Pa!